Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo serdecznie wracamy. Piłka w grze. Adam Wiśniewski, dzisiaj nasza legenda, dyrektor sportowy SPR Wisły w studio. Marzy nam się tytuł mistrza Polski. Czy to drugie miejsce, które od wielu lat jest na barkach naszego zespołu? Zdejmiemy ten plecak i założymy plecak już z napisem mistrz Polski. Może tak się wydarzyć? Oczywiście przed każdym sezonem jest taka nadzieja i o to walczymy, żeby wygrać złoty medal, żeby zdetronizować naszego odwiecznego rywala, żeby zdobyć Puchar Polski, który też już od dawna nie jest w Płocku. Z tego, co mogę powiedzieć, no moim zdaniem oczywiście mamy silniejszą drużynę niż w poprzednim sezonie. To jest też efekt tego, że z roku na rok no, staramy się budować coraz lepszą, coraz silniejszą tą drużynę, aczkolwiek nasz przeciwnik też z roku na rok stara się budować tą drużynę silniejszą. Jesteś pewny po sparingach, ostatnich meczach, po sprawdzianach, po oczywiście tych chwilach na treningu, jak obserwowałeś, że ten zespół jest mocniejszy. Daj argument dlaczego. Na pewno jesteśmy mocniejsi, będziemy w ataku, ponieważ mamy więcej zawodników, którzy potrafią rzucić z drugiej linii, mają większą jakość. To na co czekaliśmy zawsze. Tak, bo w poprzednim sezonie możemy powiedzieć, że tylko Shita Zoltan był naszym jedynym zawodnikiem, który potrafił rzucić z drugiej linii. Dzisiaj mamy takich zawodników jak Dima Żytników, Tin Lucin, Kosorotow, z Czechowskich Niedźwiedzi przyszedł do nas, czyli jeden z najbardziej utalentowanych lewo rozgrywających. Oczywiście Dawid Fernandez, który rok temu borykał się z kontuzjami, jest zdrowy, więc mamy już kilku zawodników, którzy potrafią rzucić z drugiej linii. I to, co na pewno zabrakło nam podczas Final Four, tak? Bo oj, szkoda, nie mieliśmy. Tak, trochę szczęścia. Tak, trochę szczęścia, trochę szczęścia i na pewno zabrakło tej jakości trochę w ataku w drugiej połowie, szczególnie przeciwko Magdeburgu. Czyli te plusy nadrabiamy teraz w tym sezonie. 2021-2022, proszę Państwa, będzie to sezon, no, gdzie wygodnie się usiądźmy na Orlen Arenie, znajdźmy tam swoje, właśnie, możemy przyjść na Orlen Arenę. Jak myślisz, czy to już jest pewne, czy jeszcze nie, czy jeszcze możemy z pewnymi nadziejami rozglądać się, czy też prezes pozwoli nam zakupić karnety? Oczywiście to jest tak. Na dzień dzisiejszy już kibice, na dzień dzisiejszy kibice już obejrzeli mecz z Banikiem Karwina. Był to sparing nasz otwarty, który wygraliśmy 10 bramkami, także ja jestem też zadowolony z postawy drużyny. Dzień wcześniej graliśmy z Piotkowym, który też mecz sparingowy, ten mecz był sparingiem zamkniętym, natomiast zagramy jeszcze 2 mecze z Azotami. Jeden z tych, możemy przyjść? Tak, jeden z tych meczów, na dzień dzisiejszy oczywiście jest meczem otwartym i zagramy jeszcze później 26-27 sierpnia z Lipskiem. Maciek Gębala przyjedzie do nas, także był nasz zawodnik i te 2 mecze będą otwarte dla kibiców, jeżeli oczywiście pozwoli nam ten czasy w pandemii, oczywiście na dzień dzisiejszy możemy grać. No jesteśmy skinieni bardzo i sam wiesz, jak bardzo kibiców brakuje, a kibicom jak bardzo brakuje bycia blisko w kontakcie z zespołem, no i tak obejrzenie od swojej strony, swoim okiem, nie tych komentatorów, którzy nam przekazują na łączach telewizyjnych czy też radiowych, ale proszę Państwa, mam nadzieję, że ta nasza ocena z Orlen Areny będzie w końcu możliwa. No będzie możliwa, czy nie, jak sądzisz? Chyba tak, bo tam zapowiadają, że się aż się boję. Mam nadzieję, że będzie możliwa, bo cały ten poprzedni rok bez kibiców, ta pustka na hali, wszystko było słychać, co trenerzy mówią, co zawodnicy. Dziwnie się grało, to było coś po 20 kilku latach, jak grałem w piłkę i oglądałem to z boku, to chłopakom na pewno się ciężko grało i też to się ciężko oglądało też i w telewizji, i z pozycji trybun, także nie był to łatwy czas. Mam nadzieję, że będziemy mogli grać przy publiczności, że dużo ludzi już jest zaszczepionych, większość zawodników, wszyscy zawodnicy są zaszczepieni, także ta liga nasza, z tego co słyszałem w Polsce, mam nadzieję, że będzie możliwość grania i możliwość grania z kibicami. Ale już nie chcę wracać do tej historii, ale tam te sprawy covidowe, nie tylko w zespole Wisły, czy tam w innych drużynach, no wiemy jak to było przemieszczać się między granicami, granie w pucharach, to nie było komfortowe, nie było takie proste, ale do tego kiedyś jeszcze przejdziemy, bo to już jest historią, miejmy nadzieję. To już jest historia, mam nadzieję, tyle co my testu
testów wykonaliśmy podczas jednej podróży do Hiszpanii. W ciągu 3 dni wykonaliśmy 5 razy testy, więc naprawdę to nie był łatwy czas. Adam, teraz żeby tak to nie zabrzmiało tak pięknie, ładnie, początek sezonu, czekamy na te pierwsze piłki rzucone w kierunku bramki przeciwnika, albo te pierwsze obrony, czy te pierwsze kontry Wisły na parkiecie w Orlen Arenie, ale tak to nie jest takie pompatyczne. Jesteś przekonany, że w tym roku jesteśmy mocniejszą drużyną. To nie jest takie, na początek sezonu możemy powiedzieć, bo jeszcze się mecz nie zaczął, jeszcze nie możemy oceniać zespołu, bo jeszcze nie było żadnej walki o punkty. To, co mówisz, to jest tak naprawdę z głębi serca i tobie w 100%. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, bo to jest tylko na papierze zespół, tak? Jeszcze ci nowi zawodnicy muszą się zgrać z tymi, którzy już tutaj są. Na pewno musi dopisać nam zdrowie, tak? Forma niektórych zawodników, naszych liderów i oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, z nadzieją w to, że będziemy lepiej grali i ja też mam taką nadzieję, że ten zespół będzie z tygodnia na tydzień coraz lepiej się prezentował, bo mamy kilku fajnych zawodników, którzy grają na poziomie europejskim i z nadzieją w to, że będzie to lepszy sezon niż poprzedni. Powiedziałeś o Polonii, mówiłeś o bramce, która jest bardzo istotna, więc między słupkami Wisły zagrają chyba tuzy, których jesteś pewny. No na pewno nasz Adam Morawski, tak, nasz golkiper, nasz bramkarz kadry narodowej, który miał bardzo dobry sezon ostatni. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie pójdzie do góry, bo ma też konkurencję w Admir Achmetasewicz, bośniacki golkiper kadry narodowej. I też podpisaliśmy kontrakt z młodym Witkowskim z Mielca, 21-latek, który ma 2 metry wzrostu, bardzo szybko się rozwija, więc ta konkurencja wśród bramkarzy jest bardzo duża. Chociaż tak jak i na innych pozycjach, bo teraz mamy na pozycjach wszystkich praktycznie rywalizację. Oczywiście to jest zdrowa rywalizacja. Czyli mocna ławka. Mocna ławka i ci zawodnicy są oczywiście porównywalni i jeden drugiemu na pewno będzie, każdy będzie się udowodnić, żeby grać w meczu, żeby to on był tym pierwszym, żeby on był, a ten oczywiście drugi będzie konkurował i to jest na pewno zdrowa konkurencja. To się nie możesz doczekać, kiedy ruszymy w walce o punkty. Nie możemy się doczekać. Oczywiście start jest zaplanowany na weekend 4-5 września, także już niedługo, ale jeszcze kilka przed nami sparingów, jeszcze trzeba doszlifować tą formę. Ci nowi zawodnicy muszą się wkomponować trochę w zespół, zrozumieć naszą taktykę, bo to też nie jest łatwe, gdzie już pokazywał poprzednie sezony, że to trzeba kilka tych tygodni, żeby nowi zawodnicy się dobrze wkomponowali w zespół. Trochę szkoda była Adama Morawskiego. Masz rację, dobrze, że są ci bramkarze, bo on jednak musi mieć chwilę na złapanie oddechu. Czasami on w trakcie meczu to było widać, że pracował i to chwała za to, że miał nie tylko dobry, ale bardzo dobry sezon, jak to oceniasz. Teraz wracając do naszych zawodników, z których możemy być dumni. Jeżeli Adam, to nie możemy nie wspomnieć, a musimy wspomnieć o Przemku Krajewskim, o Daszku, jakby nie było. Przecież to byli również zawodnicy, których też trzeba ocenić jako bardzo dobry sezon. Tak, no Przemek Krajewski. No ja liczę, że to będą filary zespołu dalej, tak czy inaczej. Oczywiście został uznany tutaj przez Superligę, przez dziennikarzy najlepszym obrońcą. No więc skoro o Adamie, no to powiedzmy był wykorzystany, oczywiście i w kadrze bardzo dobrze grał. U nas w klubie grał praktycznie na każdej pozycji w obronie i z lewej strony i z prawej go potrzebowaliśmy. I grał jako prawo skrzydłowy, bo przy dalszej zmianie nie było możliwości z lepszymi zespołami go zmieniać. Więc zagrał bardzo dobry sezon. Przeżył też mało operacji po zakończeniu sezonu. Ale skoro o tym mówisz, już jest... Ale już wracał, już jest wszystko w porządku, także będzie gotowy na te pierwsze mecze. To jest najważniejsze. No Michał Daszek, no to jest nasz lider. No, tak? Nasz lider, to już tutaj, co mamy mówić o Michale Daszku, który zawsze staje na wysokości zadania i zawsze daje z siebie wszystko i możemy na niego liczyć. Jeszcze o jednym zawodniku trzeba, który tutaj wrócił do nas, bo chciał. I to sam o tym dobrze wie, że czasami z tobą rozmawiał, o tym może kibice do tej pory nie wiedzieli, ale starał się tutaj wrócić do tego miasta. Żytnikow. Ale on jakiś taki sentyment tutaj ma, taki ogromny bardzo do tego kolega, klubu. No właśnie, powiedz. Oczywiście graliśmy razem jeszcze ze sobą, jak Dima był w Polsku i on odchodząc powiedział: Adam, ja chcę tu wrócić. Tak? Nie to wiem, było parę lat temu. Ile to będzie trwało? Czy to będzie 2 lata, czy 4 lata po 1,5 roku, kiedy przedłużał z Szegedem kontrakt? No, był kontakt z menadżerem, jak ja już byłem po tej drugiej stronie, niejako zawodnik. Tak jest. Nie było możliwości wtedy podpisania z nim kontraktu. Ale chciał, starał się, to wiadomo. Oczywiście my jako prywatnie rozmawialiśmy ze sobą.
No i teraz się udało sfinalizować. Dima też bardzo chciał wrócić do Płocka. Bardzo dobrze się tu czuje, ma tu dużo, dużo znajomych i na pewno dla jego psychiki, dla głowy, dla grania będzie tutaj dobrze w Płocku. Ogromna sympatia w jego kierunku, zresztą wszystkich zawodników, no ale inni muszą na to po prostu zasłużyć, żeby taką sympatię jak Dima Żytnikow od kibiców płockich otrzymać. A jest tutaj naprawdę paru nowych i to bardzo dobrych zawodników, aby tylko tak się sprawdzili, jak sam pan dyrektor tutaj sugeruje i z jaką nadzieją patrzy na sezon 2021-2022. Trener Sabate. No, czy on teraz ma, no z tego co zrozumiałem, dużo większe możliwości manewru od strony taktycznej dla zespołu z tymi zawodnikami, którzy teraz przyszli? Tak, jeżeli chodzi o atak, bo wcześniej wspominaliśmy oczywiście o ataku, ma większe możliwości, jeżeli chodzi o atak. Tak, no też, i o Przemku Krajewskim musiał przestawiać tu. Tak, też musimy wspomnieć, że trochę i Daszka przestawiał. Straciliśmy Filipa Stelmana, który był naszym głównym obrońcą i takim, powiedzieć, głównodowodzącym tą obroną. Postanowił wrócić do Szwecji, więc tutaj sprowadziliśmy też na jego miejsce Tina Lucina, który jest młody. Jego też musimy trochę wkomponować. No, ciekawe. Więc ta obrona, nie chcę powiedzieć, że będzie gorsza, czy straci na jakości, ale potrzeba nam troszkę czasu, żeby ci nowi zawodnicy zrozumieli systemy grania w obronie Xaviego Sabate. I mam nadzieję, że to się stanie jak najszybciej i będziemy dalej, bo oczywiście słyniemy z tego, że gramy dobrze w obronie, mało tracimy bramek i mam nadzieję, że to wszystko się pozazębia, bo jak mamy większą jakość w ataku i ci zawodnicy potrafią grać też w naszej obronie, nie będziemy musieli zmieniać dwóch, trzech ludzi obrona-atak, bo granie na wyższym poziomie europejskim niestety nie mamy szansy zmieniania tylu zawodników, bo zespoły lepsze typu GOG, jak bardzo szybko grał z kontry, potrafiły to wykorzystać. I my też będziemy się starali jak najmniej tych zawodników zmieniać, żeby z obrony do ataku grali ci sami. No i trochę Polska Liga też się wzmacnia i jest z roku na rok coraz mocniejsza. Trzeba przyznać, że będą chcieli postawić się Wiśle i, no i oczywiście naszym przeciwnikom, kolegom, znajomym z Kielc. Tak, tutaj tak jak powiedziałeś, Polska Liga jest coraz mocniejsza i też jest siłowa, tak? Bo grają zawodnicy, bo rozmawiają z zawodnikami, którzy tu przychodzą, czasami się nie spodziewali, że Polska Liga może być taka bardzo mocna, jeżeli chodzi o fizykę, że tutaj trzeba się jednak zderzyć, tu trzeba popracować, tu trzeba powalczyć i no dlatego też tak mówią, że trzeba w każdy mecz włożyć dużo sił, żeby wygrać. Adam, no zakończyła się teraz, no zakończyły się zmagania Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Czy ty gdzieś tam wróciłeś do swoich dawnych dni, właśnie tych z Igrzysk Olimpijskich, czy ten temat oczywiście wrócił, czy nie, czy znów zrobiło ci się tak trochę smutno i wrócił, i trochę przykro, wrócił, że o tyle od medalu. Przykro, bo byliśmy od medalu naprawdę bardzo blisko i fajnie dla tych chłopaków, którzy tam pracowali przez ileś lat, byłoby podsumowanie, bo akurat po 40 latach, 40 lat wcześniej zdobyliśmy medal. I to było po 40 latach, mieliśmy możliwość zdobycia tego medalu. Wygraliśmy ćwierćfinał, gdzie z Chorwatami, gdzie oni pół roku nas wcześniej w Polsce tutaj, można powiedzieć, upokorzyli, bo przegraliśmy minus 13, nie weszliśmy do półfinału w Mistrzostwach Europy. Za pół roku to my wygrywamy ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich, jesteśmy w półfinale. Dokładnie. Remis z Duńczykami, dogrywka, przegrana jedno, tak? Później drugi mecz z Niemcami, przez ileś minut prowadziliśmy, później niestety przegraliśmy. No i no, niestety wracają te wspomnienia, że było bardzo blisko i miłe wspomnienia, bo byliśmy na olimpiadzie, czwarte miejsce, oczywiście też każdy, nie jeden zawodnik chciał być czwartym na olimpiadzie, ale no niestety jest ten niedosyt, że medalu nie było. Bardzo dziękuję za przybycie do studia, ja trzymam bardzo mocno kciuki, no bo sezon już się zbliża wielkimi krokami, a tak naprawdę to on już jest 4-5 września, więc proszę Państwa, trzymajmy mocno kciuki i otwiera się nowa historia. Wchodzimy na taką scenę, jakby nie było tego wielkiego sportowego tematu, którym jest oczywiście piłka ręczna. Trzymajmy bardzo mocno kciuki, bo tutaj nie tylko zmagania na naszych ligowych boiskach, ale przecież zmagania nas czekają na arenie międzynarodowej. Tak, zgadza się. Zapraszam wszystkich do Orlen Areny, na nasze mecze. Mam nadzieję, że będzie możliwość oglądania naszych meczów na żywo, także serdecznie zapraszam i dziękuję. Proszę Państwa, zapraszam na program Rzut na Bramkę i oczywiście na pewno będzie również Paulina Zaręba. Dziękuję bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego, Adam, a my do zobaczenia. Dziękuję. I zapraszam na kolejny program.